jest, kochanie. Pull-up to nie nazwa środku do czyszczenia okiem. Dancehall masakra, madasz im, wytłumaczą ci. Niech ktoś powie pull-up. Dawaj tego tuna, niech on dzisiaj jeszcze dla nas zakula. Jak śpiewa Grizzly, w tę stronę leci kula muzyczna, więc krzyknij jeszcze raz pull-up. To jest nasz postulat, wszystko co dobre nigdy nie zamulać. Nasze bitby nigdy nie rodzą się w bólach, a głowy płyną w murach. W dzisiejszym programie wernisaż człowieka renesansu, Gamit i Badulajew w Galerii Sztuki Apteka w Warszawie, ludzie z pasją, Dominika Śliwińska, czyli organizatorka prezentacji tanecznych Get Jiggy, a na koniec Muza Ma, czyli Raz Luta, Chiba, Grizzly, Kuba 1200, najbardziej zakręcony polski sound system. W dzisiejszym odcinku Sztuka, Warszawa, ulica Aleja Wyzwolenia i Galeria Apteka Sztuki. Spotkanie z Gamidem i Badulajewem, azerbejdżańskim artystą i jego obrazami. Zapraszam. Razem ze mną autor prac. Można śmiało powiedzieć, że jest to człowiek renesansu. Pomimo tego, że urodził się w Azerbejdżanie i spędził tam dużo życia, no to tworzy w stylu europejskim. Co przywiało pana do naszego pięknego kraju Polski? No na początku przyjechałem jako student, tak można powiedzieć. Dostałem się do Akademii Sztuk Filmu i Telewizji. Właśnie chciałem, u siebie w kraju skończyłem ASP i chciałem troszeczkę doszkolić się, tak powiem. I przyjechałem właśnie tutaj na wydział operatorski. Więc przestudiowałem 2 lata. W trakcie też malowałem, pracowałem. Więc na razie zostałem w Polsce, no zobaczymy. A propos właśnie wydziału operatorskiego, bardziej interesuje pana jednak fotografia czy film? Bo wiem z tego, co otrzymałem i z informacji, które czytałem o panu w internecie, że jest pan artystą wszechstronnym i interesuje się muzyką, sztuką, filmem. Co panu jest najbliższe? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę to dla mnie to jest wszystko, traktuję jako całość. No bo wychodzimy z domu, mamy głowę, mamy nogi i ręce, więc to jest to tak samo. Zajmuję się muzyką, czerpię inspirację do malarstwa. Zajmuję się malarstwem, użyłem tą technikę, którą używam w malarstwie, przekładam ją jakoś na nuty, jakoś na dźwięk, więc ciężko mi określić. W tej chwili na przykład nie mam weny na operatorkę, to nic nie kręcę, no, a czasami mam coś do powiedzenia w wideoarcie na przykład, więc biorę kamerę tam, szukam, latam i coś tam dla siebie staram się znaleźć. Więc nie mam takiego, jak to nazwać nawet, że to ma być malarstwo, nie dzielę tego po prostu. Dla mnie to wszystko jest równo. Który z tych obrazów prezentowany na wystawie wymusił od pana najwięcej emocji? Który sprawił panu największą radość, ale być może smutek też? Mogę pokazać tamten większy obraz, bo tamten obraz, który na tamtej ścianie, on najbardziej dla mnie istotny, tak powiem. No, dużo w niego włożyłem, tam jest ta radość, tylko właśnie taka stonowana, które nie chciałbym pokazać tak w sposób otwarty, tak. Chciałem pokazać jakoś to bardziej zamknięcie, więc przez szare kolory, przez jakiś relief. Bo całą inspirację czerpię z przyrody, więc w przyrodzie też jest tak, że wychodzimy i w 5 sekund może się zepsuć nastrój i odwrotnie, prawda? Więc dlatego to chciałem pokazać troszkę w inny sposób. Może on troszkę szary, tego, ale tam jest skryta radość. Tak? Jeszcze moje pytanie, czy ta wystawa będzie wędrowała gdzieś po Polsce? Jakie są pana najbliższe plany? No chciałbym, żeby może troszeczkę pojeździć z tą wystawą po całym kraju, ale tak powiem, bo to jest świeże wystawa, więc na razie to co zrobiłem, właśnie zdecydowałem się zaprezentować w tej galerii w Aptece Sztuki. I zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie nie mam planów. Zacząłem stąd. Znajdujemy się w Mandali, czyli w najlepszej imprezowni w Warszawie. Razem ze mną Domi, czyli członkini załogi Jiggy Vibes.
czyli najlepszej w Polsce dancehallowej załogi, tanecznej oczywiście, a zarazem organizatorki imprezy Get Jiggy, która odbywa się na Bemowie w Warszawie i odbyła się także w roku 2010. Czym jest Get Jiggy, Dominiko? Get Jiggy jest imprezą taneczną, na którą zapraszam wszelkie zespoły, wszelkich styli tanecznych, ponieważ nie tylko żyjemy w dancehallu, ale oczywiście każdy z nas po kolei opiera swoją przeszłość taneczną na stylach takich jak hip hop, jazz, no i wszystko po kolei, tak można by było wymieniać to długo. No i dlatego postanowiliśmy wrócić do swoich korzeni, no i zaprosiliśmy kilka balecików. Nawet taniec irlandzki, z którym powiem szczerze, sama nie mam nic wspólnego, ale mimo wszystko stwierdzam, że wszyscy razem tworzymy jedną wielką grupę taneczną, która uświetnia codzienność ludzką. Z tego, co słyszałem, póki co, to impreza wypadła bardzo dobrze. Że tak powiem, załoga, która mieszka na Bemowie, dopisała, ale nie tylko. Pojawili się też ludzie z innych dzielnic Warszawy. Powiedz mi, jak to wyglądało frekwencyjnie, jak to wyglądało ze strony mieszkańców Warszawy? No, powiem, że w trakcie całej imprezy przewinęło nam się przez amfiteatr ponad 2000 ludzi. Spora grupa. Myślę, że to po części zasługa prowadzącego, tak? A kto był prowadzący? To jest dobre pytanie. Prowadzący siedzi obok mnie i od razu powiem, w planach jest kolejna edycja imprezy już w 2011 roku. No i cóż, prowadzący będzie niezbędny, prawda? A kto to będzie? Proszę Państwa, przed Państwem pan Durman, prowadzący imprezy. Jest mi niezmiernie miło, przyjmuję zaproszenie jak najbardziej. Powiedz nam, kiedy odbędzie się impreza i co jest zaplanowane na ten 2011 rok i na Get Jiggy, Bemowo i w tym samym miejscu? W tym samym miejscu, ponieważ miejsce jest niesamowite, co radzę sprawdzić i się przekonać na własne oczy, tak? Odbędzie się ona 28 maja. Trwają dyskusje na temat daty, więc się mylę. Ale 28 maja właśnie w Bemowskim Amfiteatrze imienia Michaela Jacksona, ładna nazwa, wow. Prawda? No. Co podczas tej imprezy? Podczas tej imprezy będzie to, co było w zeszłym roku, a mianowicie masa perfekcyjnie... Prowadzący. Tak, prowadzący. Masa świetnych występów, naprawdę. Taniec irlandzki na pewno wpadnie. Dziewczyny, które skaczą po prostu do nieba. No my będziemy, Boże, Jiggy Vibes, tak? Get Jiggy w końcu się impreza nazywa. Tak, mamy masę nowych choreografii, ale o nas to później. Będą oczywiście składy hip-hopowe. Mam nadzieję, że zespoły, które uczestniczyły w pierwszej edycji, czyli Fairplay Crew, znane zespoły Belong to Beat, może wpadnie, bo ostatnio im się nie udało, a teraz jak najbardziej zachęcam, pozdrawiam. No i planujemy jeszcze zakończyć imprezę koncertem. Gwiazda niespodzianka. Przykro mi, nie ujawnię. Mam nadzieję, że niebawem się dowiem. A powiedz nam jeszcze, gdzie możemy sprawdzić najświeższe informacje o tej imprezie? Jakaś strona internetowa? Tak, współorganizuję imprezę z Bemowskim Centrum Kultury www.artbem.pl i tam wszelkie informacje na temat najbliższej imprezy myślę, że się ukażą tuż po naszym uzgodnieniu wszelkich szczegółów. To stronę internetową widzicie u dołu ekranu www.artbem.pl. I co, zapraszamy na Get Jiggy 2011. Pewnie, że tak. A jeżeli już mówimy o stronach internetowych, to zapraszam wszystkich. Wszystkich. Pod adresik www.jiggyvibes.com. Czyli najlepszy dancehallowy styl w wykonaniu Jiggy Vibes. Po! Chłopcy i dziewczęta, moi drodzy oglądacze programu Pull Up. Dziś najstarsze miasto w Polsce, czyli Kalisz. I najlepszy europejski sound system East West Rockers. Big up East West Rockers! Big up wszyscy, którzy postanowili oglądać dzisiaj ten program. Tak jest załoga, ja jestem Durman Junior. Zobaczcie i sprawdźcie, jak przesłuchiwałem zespół East West Rockers. Specjalnie dla was powiedzieli kilka słów. Siemano załoga, w dzisiejszym odcinku Pulapa najbardziej nieprzewidywalny sound, czyli East West Rockers. Razem ze mną Raz Luta, Grizzly, Kuba 1200 i Chiba. Panowie, rozpocznę taką swoją rozmowę od Kuby. Chciałbym od Kuby zacząć. Kuba, powiedz mi, jaka jest różnica między DJ-em a selektorem? Zależy od nomenklatury, umówmy się. Nomenklatura. Reguły nadawania nazw w danej dziedzinie.
No, myślę, że w Polsce te terminy są używane zamiennie, natomiast na Jamajce termin DJ-a to jest, DJ to jest nawijacz, selekta to jest człowiek, który wybiera płyty i wcale niekoniecznie człowiek, który obsługuje gramofony, tylko ten, który decyduje o selekcji muzyki właśnie na imprezie. Natomiast wedle amerykańskiej nomenklatury wiadomo, DJ człowiek za płytami, MC człowiek za mikrofonem. Tutaj całkiem sam, ten przekaz jest bez żadnej ściemy, tak teraz żyjemy. Raz luta, byłeś na Woodstocku, powiedz mi jak wrażenia, bo byłeś gościnnie z Maleo Reggae Rockers. Było super, no wiesz, ogólnie rzecz biorąc, ten kto nie był, a podejrzewam, że niewielu osób tam nie było, bo było ich tam strasznie dużo, chyba z 500 tysięcy w ogóle, to, no to skala, na pewno skala jest imponująca całego tego wydarzenia, imponująca jest energia, nie, jaką ci ludzie dają po prostu, bo widzieć w górze milion rąk podniesionych to jest takie no niesamowite przeżycie, no nie, wręcz takie naprawdę jakieś energia jest tak duża, że człowiek fajnie się czuje, no i z tego co słyszałem, to zresztą bardzo fajnie wyszedł ten występ, bardzo dobrze był odebrany, jeśli chodzi o Maleo Reggae Rockers i nasz skromny udział z Gutkiem, Ghetto Priestem i Andy Baronem, tak, na scenie. No i myślę, że nawet będziemy w stanie to powtórzyć niedługo. No a ja teraz czekam, aż Jurek Owsiak zaprosi nas na Woodstock i będziemy mogli zagrać we wszystkich. Grizzly, pytanie do ciebie, bo ty oprócz East West Rockers masz jakieś solowe projekty, coś nowego w najbliższym czasie? W najbliższym czasie na pewno wyjdzie nadchodzący mixtape, bo zamuliłem się praktycznie na rok z tym mixtapem. No tak, prawie tak. Jak Dancehall Masakra. Prawie jak Dancehall Masakra, prawie jak wszyscy w tym kraju. Ale no, głupio mi jest strasznie, no ale tak, takie jest życie po prostu. Cóż, doszło na mixtape kilka nowych numerów. Bardzo się cieszę, bo przez ten rok jeszcze przeanalizowałem to wszystko i dograłem nowe kawałki. I przez to myślę, że będzie jeszcze lepszy ten mixtape. To jest pierwszy projekt, który kończę i do końca roku na pewno się ukaże. Powiedz mi, jak to jest, bo ty grasz z zespołem tylko i wyłącznie ten materiał, tak? Nie tylko i wyłącznie. Gram też rzadko, ale jednak gram w formie takich sound systemów, showcase'ów. Ale głównie jednak chcieliśmy się skupić na tym, żeby właśnie zrobić na żywo show. No, zaangażowaliśmy do tego projektu naprawdę świetnych muzyków, tak jak Kuba powiedział, myślę, że reprezentują oni naprawdę wysoki poziom. A East West Rockers też jakby jest troszkę, cieszy mnie to, że jest to taki jakby troszkę odpoczynek od East West Rockers, gdzie tam mamy taki akcent kładziemy bardzo mocno właśnie na taką nerwową energię, taką wiesz, jak właśnie jak w dancehallu, dynamiczną bardzo, a tutaj jestem w stanie robić to, co mi się tam najbardziej podoba, czyli tak bardziej właśnie schodzić na ten poziom taki bardziej odbioru takiego tej muzyki emocjonalnego, jakiegoś spokojniejszego, takiego, nie wiem, kontemplacji może czy czegoś takiego. Proszę was, wyjmijcie wolę sucho. Babiloński system, że je zamęczone, chciałby na co szukać. Bo zostaje czoło się popukać. Ją więc jeśli słyszysz mój głos. To był zespół East West Rockers. 2, 3 gramy. Jest jedną z członkiń załogi Get Jiggy. 10 centymetrów. Dobrze. Przynajmniej na początku. Raz, dwa, trzy, gramy. Raz, dwa, trzy, gramy. Że jest jedną z Get the Jiggy. Jiggy Vibes. Ja nie wiem, co mi się ukarał. Domi, czyli członkini załogi Jiggy Vibes.
Thank you.